To porozmawiajmy jeszcze o próbie przeprowadzonej przez Denisa Urubkę próbie zdobycia szczytu K2, indywidualnej, bez zgody kierownika, nawet bez wiedzy kierownika i, i większości członków wyprawy. Jak Ty postrzegasz jego, jego zachowanie? A Cofnę się kilka dni. Jestem w bazie. Mój stan zdrowia jest dla mnie zagadką, a przede wszystkim obawą. Pogoda jest zła, nie przylatuje śmigłowiec i jest wielkie prawdopodobieństwo, że od następnego dnia pogoda będzie psuła się dalej i zostanę w tej bazie uwięziony na najbliższe kilkanaście dni. A nasz pełniący obowiązki trochę medyka, Piotrek Snowczyński, ratownik Gopro, mówi: Stary, musisz stąd uciekać. Podchodzi do mnie Denis, kładzie mi rękę na ramieniu i mówi: Rafał, ty musisz schodzić, śmigło nie przyleci, a ja zejdę z tobą. I mówi mi to człowiek. Który nie żartuje. On chce zejść ze swoim kolegą, nie z przyjacielem. Nie, nie, nie jesteśmy nawet partnerami górskimi na jakiejś piątej czy dziesiątej wyprawie, tylko po prostu poznaliśmy się kiedyś w górach, kilka razy się spotkaliśmy, a teraz jesteśmy partnerami na, na pierwszej wspólnej ekspedycji. I on chce zejść ze mną na dół. Po... Czy czułeś, czułeś, że rzeczywiście, gdyby była taka potrzeba, szedłby z tobą, zrezygnowałby całkowicie? Oczywiście tak. No, on mi to zaproponował nie dlatego, żeby mi zaimponować czy, czy pocieszyć mnie, tylko uważał, że śmigło nie przyleci i że powinniśmy schodzić. No Byłeś był... zaskoczony taką tak. propozycją z jego strony? Przede wszystkim byłem zaskoczony trochę utopijnością takiej, takiej próby, bo, bo zejście dla mnie, kiedy miałem tylko jedną sprawną rękę, to o czym mówiłem przy okazji mediów, przejście przez lodowiec Baltoro, nie jest prostą sprawą. Tam naprawdę. Czasami zdarzają się szczeliny, czasami trzeba skakać, czasami być może trzeba było ubrać nawet raki. W związku z tym mogłoby to być dosyć kłopotliwe, jak rozbijać namiot. No, no, sam w ogóle, a, a we dwóch, kiedyś już zimą przeszedłem we dwóch z Jarkiem Gawrysiakiem lodowiec Baltoro, ale wtedy byłem w 100% tak sprawny, natomiast teraz nie. Ale to, wy, to wyobrażam sobie, że jeszcze bardziej musiałeś być zaskoczony, jak już później z tak. Polski dowiedziałeś się o tym, tak. co zrobił deń. Tak, co zrobił i w jaki sposób zrobił? Natomiast analizowałem to no nie raz, nie dwa i nie dziesięć, zastanawiałem się dlaczego. I ja go opisałem w książce jako i Hajda, jako człowieka o dwóch osobowościach, I, i coś w tym jest. Jest to człowiek bardzo zdeterminowany. Myślę, że był najbardziej zdeterminowany na tej wyprawie spośród nas wszystkich. Naj, najwięcej jak gdyby był w stanie poświęcić dla zdobycia szczytu. Co zresztą um, udowodnił, e, robiąc to, co, co, co zrobił. Natomiast I był w stanie poświęcić nawet relacje z innymi członkami wyprawy. Ta. Napisałeś w książce, że przywłaszczył sobie miesiące waszej pracy. I jest trochę w tym prawdy. E... Dla mnie wyprawa zaczęła się od ogłoszenia składu i od ogłoszenia terminu i tego, że ja w tej wyprawie się znajduję. Wtedy zacząłem się do tej wyprawy przygotowywać, ale nie tylko swój organizm i swoją psychikę, ale też zająłem się wieloma sprawami dookoła wyprawowymi. Przygotowałem półtony żywności, suplementacje, musiałem to wszystko kupić, zapakować, przygotować do wysłania kargo. Musiałem sprostać upodobaniom poszczególnych zawodników, w związku z tym to nie jest trudna. Że to nie jest łatwa sprawa skompletować jedzenie i suplementy diety, odżywki, współpracować z firmami, skompletować liofilizaty, rzeczy, które będziemy pić, rzeczy, które będą dla nas trochę takimi używkami. No, chcemy się napić dobrej kawy, chcemy zjeść dobrego ciężkiej pracy. Tak, przez prostu. dwa miesiące po prostu, hmm. prostu zajmowałem się zakupami. W grupie pełniłem też funkcję weather managera, w związku z tym przygotowanie systemu obiegu prognoz pogody. Myśmy trzy razy mieli przygotowywany model pogodowy, który był wysyłane, analizy pogodowe, to wszystko jak gdyby spoczywało na moich barkach. Ja pracowałem dlatego, że jestem częścią jakiegoś zespołu, że jadę na wyprawę, ale nie jako e, pracownik dla lidera, który będzie wyznaczony do, do wyjścia na szczyt. Gdyby mi no słuchaj, na szczyt idzie Gołąb i Bielecki, a ty jedziesz poręczować i, i absolutnie nie jesteś brany e, pod uwagę jako potencjalny e, uczestnik tego ataku szczytowego, to ja bym powiedział, dziękuję bardzo, ja jadę do Egiptu. Ale pojechałem na tą wyprawę, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, nie jestem zawodnikiem pierwszego szeregu, są silniejsi ode mnie, ale nikt mi nie powiedział, a tym bardziej kierownik, że słuchaj, ty nie będziesz uczestniczył w ataku szczytowym. No tak, ale też nawet historia polskiego himalajmu poziomowego od 80 roku Wspomniany pokazuje, Krzysztof, że tak, właśnie, tak. sam Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy, którzy... Nie byli faworytami do tego, żeby wchodzić wręcz na TWR wtedy... w 1980 tak. roku, a jednak to oni stali się Taka. pierwszymi ludźmi, którzy tego dokonali. Wracając jeszcze do Taka. Denisa. Wracając do Denisa, jakie były reakcje? To czy, czy, czy większość członków wyprawy była na niego zła, tak po prostu, tak po ludzku? Kiedy zadzwoniłem do bazy, Adam odpowiedział takim jednym dobitnym zdaniem, I wiesz co, w górach czasami robimy różne rzeczy, można stracić kolegę, ale zrobić taką rzecz, żeby stracić wszystkich kolegów naraz, to było godzinę, dwie po tym, jak Denis ruszył do, do, do samotnego ataku, po czym zabrał słuchawkę Adamowi Janusz Gołąb i ja spodziewałem się tego, że w grupie wszystko klapnie. Kurczę, Denis poszedł, Ola u nas, cholera jasna, jesteśmy tutaj niepotrzebni i właściwie będzie to jakaś taka destrukcja dla zespołu. A Janusz. Usłyszałem w jego głosie tak nieprawdopodobną charyzmę i, i, i taką sportową złość. Mówił, my też zaraz idziemy, będzie wszystko ok. I widziałem, że naprawdę chłopaki chcą. I, i to był dla nich bodziec, bo być może to, co się wydarzyło kilka razy na, na drodze basków, czyli lawiny, czyli ta nasza niemoc przebicia się do, do obozu trzeciego, ciężka praca, a mimo to cały czas zbieramy w dupę, potem zmiana drogi, no to wiadomo, że nie jest budujące. A tu się okazuje, że, że jeden człowiek robi, robi taką rzecz, jaką zrobił Denis a ta sportowa złość się pojawiła, to my też próbujemy, też chcemy. Także były różne, mieszane uczucia w zespole.